Proszę Państwa, bardzo serdecznie pragnę podziękować wszystkim wyborcom, mieszkańcom miasta i gminy Brusy za udział w wyborach parlamentarnych i udział w referendum. Bardzo serdecznie pragnę podziękować wszystkim osobom, które pracowały w komisjach wyborczych. Wybory w naszej gminie przebiegały w dobrej atmosferze, bez żadnych incydentów. Gratuluję wszystkim Polakom tej rekordowej frekwencji tym razem w naszym kraju. Wyniosła ona 74,38%. Ale w sposób szczególny pragnę podziękować mieszkańcom miasta i gminy Brusy, bo frekwencja w naszej gminie była rekordowa w powiecie chojnickim i wyniosła 74,85%. To już tradycyjnie, bo ta frekwencja w naszej gminie zawsze jest najwyższa w powiecie chojnickim i tak było w wyborach parlamentarnych w roku 2015, w roku 2019 i w tym roku 2023. Tylko w roku 2007 i 2011 nieznacznie wyższa frekwencja w naszym powiecie była w mieście Chojnice. Ale jeżeli mówimy o wyborach prezydenckich w roku 2005, 2010, 2015 i w roku 2020, to frekwencja w powiecie chojnickim była najwyższa w gminie Brusy. Przypomnę, że w roku 2020 wyniosła ona 71,92% i wtedy nasi mieszkańcy otrzymali nagrodę za udział w wyborach prezydenckich, za najwyższą frekwencję. Otrzymaliśmy 800 tysięcy złotych na zakup samochodu strażackiego, samochodu, który został zakupiony dla jednostki ochotniczej straży pożarnej w Brusach. Bardzo dziękuję Państwu za ten udział w wyborach. Zawsze można na naszych mieszkańców liczyć. Zawsze Państwo podchodzicie w sposób taki dojrzały, odpowiedzialny, a więc możemy być z siebie dumni. Frekwencja, jeżeli chodzi o referendum, to wyniosła 53,30%. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wyniki wyborów, najwyższy wynik w wyborach do Sejmu osiągnęło Prawo i Sprawiedliwość i to jest 47,79%. I na tej liście najwyższy wynik osiągnął pan poseł Aleksander Mikołaj Mrówczyński, uzyskując 1678 głosów. Na drugim miejscu pan Piotr Miller, uzyskując 1096 głosów. I na trzecim miejscu pan Marcin Chorała, uzyskując 366 głosów. Na drugim miejscu była Koalicja Obywatelska, uzyskując 21,12%. I tutaj najwyższy wynik osiągnął pan senator obecnie, ale tutaj startował do Sejmu, pan Stanisław Lamczyk, uzyskując w naszej gminie 808 głosów. Na trzecim miejscu Trzecia Droga i tutaj pan Marek Biernacki uzyskał 451 głosów. Cała lista uzyskała 12,99%. I na czwartym miejscu Konfederacja, uzyskując w naszej gminie 8,43%. Na pierwszym miejscu pan Stanisław Tyszka w naszej gminie uzyskał 239 głosów. Jeżeli chodzi o wybory do Senatu, to w naszej gminie najwyższy wynik osiągnął
kandydat Prawa i Sprawiedliwości, obecny wojewoda, pan Dariusz Drelich, uzyskał 47,85%. To jest 3679 głosów. No, na drugim miejscu była pani Anna Górska z Komitetu Wyborczego Nowa Lewica, uzyskując ponad 25% w naszej gminie. Proszę Państwa, czekamy teraz na bonus frekwencyjny, który wywalczyli nasi mieszkańcy, bo otrzymamy 250 tysięcy złotych z przeznaczeniem na działalność kół gospodyń wiejskich i orkiestr dętych zespołów. To jest za uzyskanie frekwencji powyżej 60% i 250 tysięcy złotych na lokalne kluby sportowe. Otrzymamy 1 000 000 złotych z przeznaczeniem na remizy za najwyższą frekwencję w powiecie w gminach do 20 tysięcy mieszkańców i 1 000 000 złotych na tak zwany budżet obywatelski z przeznaczeniem na dowolny cel. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu jeszcze raz dziękuję za tak liczny udział w wyborach parlamentarnych. Życzę wszystkiego dobrego.